okazji świąt nadchodzących, prezent w formie wiedzy. Otóż ja przez 7 lat trenowałem sztuki walki. I przez te 7 lat nauczyłem się bardzo wielu rzeczy. Ale przede wszystkim nauczyłem się pewności siebie. I nie używam tutaj słowa nauczyłem przypadkiem. Bo wiele z nas uważa, że pewność siebie jest czymś, co dostaliśmy od kogoś, od skóry, tak jak nasz wzrost, kolor włosów czy kolor oczu. Ale ja nauczyłem się, że pewność siebie jest czymś, co możemy się nauczyć. Trenując te sztuki walki, oczywiście występowałem w zawodach. I pamiętam jak dziś swoje pierwsze zawody. Miałem nogi jak z galarety. Cały się trząsłem. Po prostu oczywiście przegrałem, ale było to jakieś doświadczenie. Jednak przychodziły potem kolejne zawody, potem następne i następne. I w końcu poczułem, wychodząc na matę, że robiłem to już setki razy. I cały ten stres związany z tym wydarzeniem zniknął. Więc z taką, wieloma rzeczami jest podobnie. Tak samo mają faceci, którzy boją się podejść do kobiety, która im się podoba, bo nigdy tego nie robili, ale kiedy zrobią to setki razy, cały ten stres znika. Dlatego nazywam pewność siebie umiejętnością, a nie darem od jakiejś odgórnej siły. Co więcej, na naszą pewność siebie możemy wpływać bardzo prostymi technikami, takimi jak nasza postawa ciała. Bo kiedy, nie musicie tego próbować teraz, ale kiedy usiądziecie w ten sposób, złączycie nogi i skulicie się w ten sposób, bardzo trudno czuć się pewnym siebie. Ale kiedy wyprostujecie się, weźmiecie oddech i poczujecie swoją moc, wtedy od razu nie tylko czujecie się pewniej, ale w waszym ciele zaczyna wytwarzać się testosteron. A jest to hormon odpowiedzialny za pewność siebie. Natomiast w tej pozycji zaczyna produkować się kortyzol. Kortyzol natomiast odpowiada za strach. Odpowiada za to, czy się boimy, czy nie. Bez kortyzolu strach nie istnieje. Jest fizycznie niemożliwe odczuwać lęk, kiedy w naszych żyłach nie płynie kortyzol. Dlatego warto mieć świadomość tego, jak się zachowujemy, co myślimy. I warto wiedzieć, że pewność siebie nie jest czymś, co musimy szukać w jakichś książkach. Pewność siebie jest czymś, co wymaga konsekwencji, konsekwentnego powtarzania tego, w czym możemy czuć się pewnie. Ja kiedyś na myśl o tym, że miałbym stanąć przed ludźmi w metrze, pewnie zesrałbym się w majtki. Natomiast teraz mam poczucie, że robiłem to już tyle razy, że jest to po prostu jedna z kolejnych czynności w tym kierunku. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście zależnie to, czego się boicie, jeżeli jest to coś, co chcecie, żebyście robili w przyszłości, róbcie to tak długo, aż zaczniecie się czuć dostatecznie pewnie, żeby być pewnymi siebie ludźmi. I nie dajcie sobie wmówić, że pewność siebie jest czymś, czego nie można zmienić. Że jeżeli czujecie się teraz nieśmiali, albo czujecie lęk, że tak będzie na zawsze. Dlatego to jest mój prezent dla was na święta i na nowy rok. I mam nadzieję, że coś wam się tam w głowie zaświeciło i macie już pomysł na to, w czym chcecie być pewni. Wesołych świąt! Czy jakieś pytania do pewności?